dobry, mili Państwo. Jest godzina 9:50 i 18 chyba, tak? Jadę niedaleko na dworzec PKP Wiosecznie. Akurat dałem ogłoszenie do prasy, radio telefon sprzedać. Zbieram na coś innego, lepszego. No jest jak zimno w łapie, dosłownie w kierownicy muszę ubrać rękawiczki. Niestety, kierownica zimna jak jasny gwint. No i trafił się kupiec. Chyba jedzie. Jadę po prostu. Bo przecież nie będę nikogo do domu brał, bo nie wiadomo kto kupuje, jak co i w ogóle. To zresztą stara zasada. Nie sprzedaje się pewnych rzeczy w domu i tyle. A to co to? Taki widmo jedzie. -5 w tej chwili. Miało być w nocy najzimniejsze, ale to pewnie albo na Podkarpaciu, albo nie wiem gdzie. Myślę, że tu pod Warszawą w nocy było 6 bynajmniej. Także nie jest źle. Natomiast, nie wiem, mówiłem w którymś filmie, wybieram się na Podkarpacie 21. Tam zobaczyłem, że w Tarnobrzegu ktoś sprzedaje takie same jak moje za 120, a może i za 100. Przy okazji mi się opłaca, bo tu zarobię i tam to sprzedam, też zarobię, jak to się mówi. Nie mogę, jadę w butach wojskowych, bo moje się rozwaliły i trochę niezwyczajny jestem, on jest ciut szersze, większe niż normalne obuwie i przy hamowaniu czasami wychodzi mi, że nagle to robię, dęba samochód staje, muszę uważać. No niestety, ale buty wojskowe póki co są najlepsze. Będziesz śnieg, zasznurowany, śniegu ci się nie nasypie, gdziekolwiek, a w normalnych butach, nawet i zimowych, wlezisz śnieg, to pełno śniegu masz i tyle. Po prostu obuwie nie jest przystosowane do pewnych warunków. Może to się wreszcie rozgrzeje, bo nieprzyjemnie jest dosłownie, proszę mi wierzyć. Czyli by się zepsuło światło. Zobaczymy. Jak nie, to trzeba będzie. Z tym światłem tutaj jest zawsze tragedia. Albo pulsujące, albo nie ma, albo jest i szybko się zmienia. Tu są wszystko
wszystko. Dwa miejsca, no. I tu 24, tu taks. Czyli tutaj są wszystko inne. Pitole, to jest głupie. Zresztą ja jestem tutaj. W każdej chwili podjadę. Potrzebuję mieć kontakt. Na razie film. Jakim autobusem powinien przyjechać? C9 albo C9, ale w wersji dworzec PKP, bo jak w mieście wyciągnę, to będzie źle. O, dobra. Na razie.